Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale chciałabym udać się do Nemory, ale zanim do niej pójdę, to tutaj jest jakaś taka ciekawsza ścieżka, którą warto by było przejść i widzę, że prowadzi ona na jakąś górę? Czy się mylę? Tutaj po tej stronie nie chodziłam ostatnimi czasy. W sumie nigdy tędy chyba nie szłam. Mimo wszystko. Bo w momencie, gdy chciałam po więcej troszeczkę exploringu wprowadzić do grania w swojego Gothica 3, wcześniej, no to niestety albo istety, no nie wszędzie zdążyłam pójść, bo nie skończyłam gry. W tym momencie, kiedy akurat eksplorowałam tak na fulla świat. I no takie miejsca jak na przykład to zostały przeze mnie zaniedbane. Gdzie my mamy te ciałka tych zębaczy? Jeden. I tu był gdzieś jeszcze jeden. Kamiennych korzeni oczywiście nie zbieram. Bo potem nic z nimi nie zrobię. I będą mi tak brzydko zalegały w ekwipunku. Gdzie jest ten ostatni zębacz? O, tu jesteś. Już miałam powiedzieć pal licho i iść dalej. Ale jednak zwraca się to wszystko. Wilcze ziele. Miałam powiedzieć, że nie wiem, co to za roślina i że jej w ogóle nie kojarzę. Tam na dole... Byłam tam na dole. A tutaj nigdy jeszcze nie byłam. Tu jest nawet jakaś jaskinia. No to nieźle. Okej, to tylko kamień. Miałam powiedzieć, że to jakiś cieniostwór. Nie, to nie cieniostwór, to tylko kamcorek. Co my tu mamy? Kompletnie nic. Dobra. Takiej przestrzeni akurat bardzo nie lubię, bo powinni tam coś twórcy dać. Tu też możemy iść w drugą stronę znowuż. Okej, a to już wiem, gdzie będziemy szli. Tylko nigdy nie szłam w taki sposób w tamte miejsce. Jaszczurka, no to mnie nie uświęca. Sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest. Chwilowo nie widzę kompletnie nic. Podejrzewam, że w takim miejscu jak to może być stara skrzynia. Bo nigdy tutaj, tak jak mówiłam, nie byłam. Pytanie, co w środku? Cieniostwór, dobra. Nie spodziewałam się raczej cieniostwora w takim miejscu. Myślałam bardziej, że trafimy na jakąś grupkę. O proszę, nawet golem kamienny jest. Golema się już całkiem nie spodziewałam z prostej przyczyny właśnie. Miałam powiedzieć, że coś mało tych golemów jest w tej Myrtanie, mimo że, kurde, powinno ich być więcej. No i mam swojego brakującego jednego z wielu golemów. Bo w sumie zauważyłam, że te golemy są dosyć tak solidnie poukrywane. Jeżeli w ogóle taki golem może być ukryty. No ale tak, dla mnie zawsze były ukryte. Bo tak naprawdę natrafiamy na tego jednego właśnie, którego pokonaliśmy przy tej kopalni. Czyli tam w drodze do Silden. Was są aż dwa. No dobra, to będzie impreza, widzę. Miałam powiedzieć, że są nawet trzy, ale nie. Trzech to nie ma. Ała. No to wiem już, gdzie są kolejne. Koło Faring też mamy golemów, chyba trzy kamienne. Dobra, wiecie co? Damy sobie pochodnie na pasek, bo czasami z nich jednak korzystam. Chociaż bardzo rzadko. Dobra, tu jakieś fajne rzeczy były nawet. Jestem... O proszę, jakiś amulet. Pewnie nic specjalnego,
Ochrona przed lodem, energią, pociskami, siła życiowa, energia, lód, ogień, mana. Chyba ten znalazłam, bo go sobie nie przypominam. Nie, no wiecie co, fajnie. No, czyli tych golemów jednak trochę jest w tej Myrtanie. W ogóle bardzo ciekawe połączenie. Golem i cieniostwór. Niech będzie. To teraz tak, zastanawiam się, czy iść dalej tędy, czy troszeczkę inaczej przejść. Bo można nas zaprowadzić ktoś oczywiście do miejsca, gdzie chcemy iść, czyli do Nemory. Bo to nie jest tak, że oczywiście idziemy tam sami. Tak tutaj to działa, że mogą nas zaprowadzić. I w dużej mierze to robią. Ja chyba wiem, po którym połaciu my aktualnie biegamy. I ja tutaj nigdy nie biegałam po tym terenie. O, Jezuniu! Wargów to się nie spodziewałam w tym miejscu. Wiesz, to jest raczej... Dobra, nie jest jeden. Ma kumpla. No. Chyba jednak aż takim dużym znawcą Gothica 3 to nie jestem. No i tam byliśmy. Znaczy, dobra, no powiem tak, ja bardzo dużo znam terenu. Bardzo dużo. Ale nie wszędzie doszłam, na przykład tutaj nigdy. Zaraz się trafi tak, że dotrzemy do Nemory tak po prostu i będą mi jaja totalne. Tutaj nic nie było? Nie. Tylko wiecie co, prawda jest taka, że tak będzie naprawdę za chwilę. Coś mi mignęło. Słyszałam coś. Jakiegoś wilka. Albo warga. Okej, wilka. I szczerze, jesteśmy już praktycznie przy Nemorze. Nawet nie praktycznie, bo po prostu przy niej jesteśmy. Fajnie, że całe życie wystarczyło zejść kawałek niżej. O, nie. Tak się nie będę bawić z tobą. Ale dokładnie już jesteśmy przy Nemorze. Ale jajuwa totalna. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nemora wita. No, miałam tutaj nie przyjść sama. Dlatego myślę, że zrobimy tak. Że też mnie nigdy nie podkusiło, żeby tam zejść. Ja nie wiem. Zrobimy tak, zanim wejdę, to zgarniemy teleport do tego miejsca, żeby już mieć zawczasu do Nemory. Tutaj otworzymy kuferek. Amulet ochrona przed lodem. Tak, mamy szkieletonga wielkiego, tam jest kolejny. No i myślę, że na razie może nie będę szła dalej. Jeszcze potem przyjdzie na to czas. Tu mnie coś zaintrygowało. Teraz jesteśmy nad tą jaskinią, gdzie byliśmy przed chwilą dosłownie. No i faktycznie, rośliny lecznicze na zboczach gór rosną. To się muszę zgodzić. Okej, okay, tutaj już jest kraniec, można powiedzieć, mapy. Dobra, jest okej. Okay. No to co, myślę, że do Trellis się tepniemy. I pójdziemy sobie teraz od razu na tą farmę. Jedną z tych, które nam są przydatne aktualnie, które będą nam przydatne.
I pójdziemy z gościem tam do Namory już bezpośrednio. O, tutaj właśnie wilka też nie zabiłam. To już zawczasu. On był tutaj sam. O, proszę bardzo, jakie ładne połacie roślin. No, ładne, ładne. Dobra, i mamy farmę. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj na obrzeżach nie ma. Są rośliny. Na razie nie kupuję jakichś innych przepisów na te lecznicze mikstury, bo mamy tego aż nadto. I szczerze. A, bo to już jest ta droga. Dobra. Już czaję. To wiecie co? Dzisiaj jeszcze bym trochę pozwiedzała. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, czy tutaj idziemy z tym gościem z tej farmy. Dlatego się tu przejdę sama. I pozwiedzam. Czarny robar. No to mnie jakoś tam bardzo nie cieszy. Powiem wam, że już mi się tak wydawało, że tak naprawdę to już możemy iść do, w sumie, do Warantu, bo przecież już tutaj nie ma nic kompletnie do roboty. No, cofam to aktualnie, bo do roboty jest bardzo dużo. I na tyle dużo, że aż nie mogę się wybrać do tego Warantu. Troszeczkę przesadziłam, muszę przyznać. Bo jakbym teraz aktualnie chciała jeszcze zrobić na przykład Silden, i Vanguard, no to. To kurde. To są. To jest dzik, prawda? Kurde, żeby dzika nie rozróżniać. No, całe stado. Dobra, w ten sposób zrobimy. Wiecie co? Jak my stoimy z punktami nauki? No, bardzo dobrze. Na tyle, że wypadałoby sobie dać trochę w życie. Bo ja jeszcze ani razu nie dałam. A mój status zdrowotny wygląda naprawdę kiepsko. Co mnie atakuje? O, to ty. Oj, zdążyłeś. Dobra, dobra, to za chwilę. Ja naprawdę odkrywam coraz więcej to nowych rzeczy. Tędy też nigdy nie lazłam. Bo po co przecież, nie? Aż mi ścięło grę. Właśnie po to się uczyłam tych trucizn. Dobra. Szkoda też, że z tych pęcherzy z trucizną nie możemy nic za bardzo zrobić, bo z tego co pamiętam, nie da się. Nie ma raczej takich opcji. Ojej, mamy kolejnego żółwika. Witam cię serdecznie. I kolejną paskudę zatruwającą. Jesteś sam? Tak, jesteś sam tutaj. Ziołomany. Tutaj też te kamienne korzenie. Szkoda, że też tego nie można sprzedać, że wiecie, no. Ja bym to mogła teraz pozbierać, a potem by mi to leżało w ekwipunku, bo nie da się tego po prostu przehandlować. Dobra, aż tutaj bym kuszę wyciągnęła. Czy to jest to miejsce, co myślę?
Tędy dojdę tam, gdzie myślę. Możliwe, że tak. Ojej. Rzeczy. Skóra bizona. Dobra, fajnie. O. Ty coś miałeś przy sobie. Albo nie. No, troszeczkę się zagalopowałam. Tam byliśmy po drugiej stronie. Okej, okay, i tutaj już jest koniec tej plaży, czyli jednak tam troszeczkę inaczej się idzie. Dobra, no to też mamy zwiedzone. To chyba jeszcze raz możemy udać się do Trellis. Chociaż nie, wiecie co? Przebiegnijmy się. Albo nie, mam lepszy pomysł. Wykorzystamy sobie miksturę przemiany, bo mam ich trochę, a krwiopijcą się bardzo fajnie poruszam. Więc zróbmy to. I teraz jak weźmiemy sobie na shifcie, no to jest nieźle. Plus taka krwiopijca ma bardzo dużo wytrzymałości. Będziemy dużo szybciej na miejscu. Czyli... Kurde, ale ja kawałek przeszłam jednak. Na miejscu. Oczywiście chodzi mi, żeby po prostu dotrzeć tutaj, nie? Tu zabijaliśmy już. Tutaj były te dziki. O. I tu się możemy odczarować. Wow. Aż mi grę ścięło. Cześć, koleżanko. Ja mam dzisiaj do nagrywania kawę przygotowaną. Tak sobie podpijam troszeczkę, po kawałeczku. O, kolejne nosorożce. Miło was totalnie tutaj widzieć. Właśnie też miałam takie, wiecie, że tych nosorożców jest mało. Nie, ich nie jest mało, tylko... Są troszeczkę subtelniej poukładane na mapie. Tam byłam? Nie wiem. Ale nosorożce bardzo chętnie sobie pokonam. Ty, tu są orkowie normalnie. A co to za patrol? Kim ty jesteś? Nie chcemy tu awantur, jasne. Okej. Dobra, ty już się nie musisz cofać i robić dziwnych rzeczy. Nie było mnie tam, bo są ścierwojady. Cieniost? Wiecie co, ja nie wiem, gdzie ja jestem aktualnie. Dobra, bo chciałam cię tak trochę szybciej załatwić. Ojej. Dobra, zobaczyłam Przyrata, to oczywiście uciekłam. Ale prawda jest taka, że to już jest taki moment, kiedy... Mogłabym się z nimi zmierzyć normalnie. I nie powinnam się raczej tego cykać. Krwiopijca, szraty. No tak, tak, tak. Mi się wydaje, że on właśnie gdzieś przy tych szratach biega. Zawsze. Jak z nim idziemy. Dlatego nie skojarzyłam tutaj tej ścieżki obok. Także dzisiaj sobie troszeczkę pozwiedzamy. Nie wyleczyłam się, to będzie mój błąd. Szczególnie, że nie jesteśmy przy ścianie. Dobra. Okej, udało się. Raczej bez żadnych szwanków dziwnych. Dzisiaj robimy zwiedzanko.
Znaczy, pierwszy raz to jest takie zwiedzanko, że ja sama nie wiem, co ja zwiedzam i po co i gdzie. Także poznajemy świat Gothica 3 na nowo. Do mnie to nie dociera, jakim cudem ja tutaj nigdzie nie byłam w tej okolicy. No jednak mało eksplorowałam te świata. Dobra, tam przy tych szyratach to później tam się wrócę. Chwilowo to tutaj mogą być fajniejsze fanty, jakieś rzeczy. Okej, i ta droga już mi wygląda bardziej znajomo. Zdecydowanie, to już jest przy tych szratach. Okej, no to ja już wiem, gdzie jestem teraz. Tędy właśnie się biegnie do tej Nemory zawsze. Zdążymy? Nie wiem. Ała! Masakra. Dobra. O, przydałoby się pozbierać punkty na odporność na choroby. Chociaż to się bardziej przydaje znowu w Nordmarze, moim zdaniem. Osobiście. Szczególnie, że na razie mam sporo tych miksturek, więc jakoś bardzo tego nie potrzebuję. No tak, my teraz troszeczkę od innej strony przejdziemy. Tędy zawsze szłam, że chciałam iść na przełęcz, bo tu są te zębacze. Tak jest, no, już mi się większość zgadza. Tam jest boczna ścieżka i tam... Dobra, to tu już będziemy chodzić, okej. To tylko teraz tą ścieżkę z tymi szratami by się przydało ogarnąć. I możemy iść chyba już gdzieś indziej. Słychać trolla, bo on jest tam właśnie, tutaj konkretniej. Będziecie widać na pewno. Jesteś, dobra. To na razie sobie żyj, my się cofniemy po niego kiedy indziej. Jak będziemy szli do Warantu już tak totalnie, to wtedy. Tutaj te szraty. Chryste Panie. Najgorsze jest to, że one chyba zaatakują mnie oba. Tam są dwa czy trzy? Dobre pytanie. Się zbagowałaś tutaj, widzę, na krawędzi. Ty, Olof pierdolo. Trzy są, minimum. Bo trzech widziałam. Chodź. No nie, chodź tu. Ja ich bardzo nie lubię. Bardzo, podkreślam. My tak zapierniczają. Do tego są silne skurczybyki, jak nie wiem. Z ciebie nic nawet nie ma. No, exp jest podobny... co za cieniostwora w sumie. Jezu, dochodzi do mnie, w jak wielu miejscach my jeszcze kompletnie nie byliśmy. Aj. No widzicie, jak mnie uderzył? Dobrze, że one nie zatruwają, bo już by były za bardzo OP. Mam nadzieję, że tamten jest ostatni. Chyba tak. Dobra, może na krótkie zaczniemy. Okej. To
to akurat było dziwne. Bo dostałam bez powodu. Pilnowałyście tutaj czegokolwiek w ogóle jeszcze? Oczywiście, że nie. No i dobra, ścierwojadki. Serio? Wy nic nie zauważyłyście? No nie mnie to oceniać. No to co, chyba pozwiedzane mamy tutaj najważniejsze te obszary. Tam już będziemy biec do Nemory. Zresztą też dobrze, bo teraz się wrócimy. Prześpimy się. I możemy ruszać. Ja zapomniałam, że mam kawę. O, proszę bardzo, tu jeszcze coś żyje nawet. Tamta jaskinia? Tam byłam. To jest ta z tego zadania, nie? Dobra, ciebie na krótkie może. To jest to przejście do tej jaskini. Dobra, to stoimy, widzę, całkiem przyjemnie z tym wszystkim. No i tu jest już ten wilczek. Dobra, to lecimy na farmę, dowiemy się, co tam się stało i będziemy ruszać do Nemory. Tylko może zaczniemy od rozmowy, a później się pójdziemy przespać. Co robisz na mojej farmie? Jeśli przybywasz po daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? Te obiboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Jak zapłacicie orkom daninę, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia. O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą. A wtedy karty zostaną rozdane ponownie. Widzę, że bardzo fajne masz informacje, których nawet główny wódz w Trellis nie ma. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Warant zaczyna się niedaleko stąd, na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Co z daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz? Dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli. Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Moment. Dobra, ty nic nie masz ciekawego. To na razie pójdziemy w Kimę. Tu w ogóle jest kuferek. Sprąduj farmę, nowe zadanie wykonane. 500 monet było w tym kufrze. No to nieźle. I to tak totalnie niezamknięte, nie nic. Hej, nieznajomy. Słyszałeś coś o buntownikach z Nemory? Czego chcesz od buntowników? Byli tu kilka dni temu. Z chęcią poszedłbym z nimi. Mam już dość pracy na tej farmie.
Lepiej żyć na wolności, niż w orkowej niewoli. Podobno buntownicy zaatakowali farmę Farmona. Co z tego? Mnie tam nie zrobili żadnej krzywdy. Rozumiem. Co wiesz o Nemorze? Nemora to obóz buntowników na zachodzie. Ci goście są naprawdę dobrze zorganizowani. Wiesz, gdzie leży Nemora? Byłem kiedyś w tamtej okolicy. Obserwowałem buntowników przez wiele dni, ale nigdy nie miałem odwagi, żeby im się pokazać. I bardzo tego żałuję. Nie wrócę tam już więcej sam. Udam się z tobą do Nemory. Zrobiłbyś to dla mnie? Nareszcie mogę zapomnieć o tej farmie. Czeka mnie żywot buntownika. Myślisz, że pozwolą mi się przyłączyć? To się okaże. Dobrze. Daj mi znać, kiedy wyruszamy. No, teraz. Ruszajmy do Nemory. Dobrze. Za mną. Pamiętaj tylko, że w walce nie będzie ze mnie wielkiego pożytku. W takim wypadku wystarczą szybkie nogi. Damy radę. I teraz pytanie, jak ty pobiegniesz, bo mnie to bardzo interesuje. A, ty biegniesz tędy. No tak, to wszystko jasne, dlaczego ja tamtych terenów w ogóle nie znam, bo zawsze biegłam za nim i to było wszystko. Tylko nie wpadnij mi tam do tej dziury. Dobrze, że już pokonałam te ogry, bo mielibyśmy problem. Kurde, jakie ty masz dziwne ścieżki, typie. Widzę, że omijasz automatycznie niebezpieczeństwo. Bo w sumie tam były krwiopice, jakby szedł kawałek dalej. Co prawda już pokonane. No i właśnie te zębacze też kojarzę, bo tutaj właśnie się z nim biegnie. I on biegnie tak trochę krzakami, trochę nie. No dobrze. W porządku. On omija tak naprawdę najważniejsze elementy tego wszystkiego. Tej całej drogi tam. No i tutaj jak wyjdziemy, to będzie widać tego jednego wilka, którego też pokonałam. Bo on właśnie tak od dupy strony tu zawsze przychodzi. Nienawidzę tych bestii. Jezu, ale ty krzyczysz. Sam się prosiłeś. Wiesz co, weź poczekaj, bo tu jest kolejny. I ja bym sobie od razu go załatwiła, gdzie leziesz. Dobra, stoisz tu. No i on właśnie w te wilki by wbiegał normalnie chyba. No idę. No i tutaj są właśnie te dwa wilczki, tylko ja przyszłam od tej strony. No, może nam się uda nawet jakieś zadanie wykonać tutaj w Nemorze dzisiaj. Na pewno z tym Hanglim ogarniemy sprawę. To tu. Jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że buntownicy pozwolą mi się przyłączyć. Dziękuję, nieznajomy. Proszę, przyjmij to jako zapłatę. Niech Inos macie w swej opiece. Dobra, super. To mamy to. Buntownik. Finley. Dobra, wiecie co? Na razie chodźmy po tego jednego typka. Wyzwoleni niewolnicy, Kipler. Kipler? No to mamy problem. Tylko tego nie masz. Kipler. A wiem, dlaczego mi nie pasuje, bo w Nordomarze jest chyba Tipler. To jest praktycznie to samo imię. Tu jest Mac. Na razie też podziękujemy, jeżeli chodzi o rozmowę z nim. On ma ognisty puchar też bodajże. Ale tutaj jest nasza największa Wajza. Witam cię serdecznie. Lepiej uważaj. Jeśli coś popsujesz, będę miał kłopoty. Sprzedajesz te rzeczy? W zasadzie mam tylko ich pilnować. Ale jeśli zaproponujesz dobrą cenę, nikt się nie musi dowiedzieć.
Ej, a może chciałbyś się trochę podszkolić w złodziejskim fachu? Oczywiście za odpowiednią cenę. Nic za darmo. Więc co, może podziękuję? Co ty sprzedajesz? Wytrychy, wodę. Spoko, na razie nie chcę. Farmon twierdzi, że napadłeś na jego farmę. Co? Nie wiem nic na ten temat. Niezły z ciebie buntownik. Zamiast walczyć z orkami, okradasz bezbronnych wieśniaków. Ci, nie tak głośno. Proszę, to jest złoto, które zabrałem Farmonowi. Możesz je wziąć. O kurde. Jeśli szef się o tym dowie, nakarmi mną orków. Kto jest szefem w Nemorze? Nikt ci jeszcze nie powiedział, co? Więc ja też na pewno tego nie zrobię. Tego musisz się dowiedzieć na własną rękę. Tak wiem. Zdrać mi imię waszego przywódcy i to już. Bo co zrobisz? Złożysz na mnie oficjalną skargę? Poskarżysz się mojemu przywódcy? Przemyśl to sobie, głupku. Oczywiście to nam nic nie da. Stoimy z czasem w sumie fajnie. I taka rzecz jedna. Ja nie mam 10 paczek z bronią, prawda? Oczywiście, że nie. Brakuje ci jednej. Pożałuję tego, bo tutaj jest potrzebne 10. Chyba, żebyśmy Jorika pobili, ale to nic nie da. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Nie słuchałbym tego. Na pewno masz coś lepszego. Tu jest Kipler. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Witaj, nieznajomy. Jesteś mile widziany w naszej społeczności. Wiem, człowieku, wiem. Co tu robisz? Jestem wojownikiem. Dbam o bezpieczeństwo Nemory. Boże, no, ale oni głośno tam rozmawiają. A powinien był wiedzieć. Opowiedz mi o Nemorze. To ostatni bastion rasy ludzkiej w tej części świata. Zamek Trellis leży na wschodzie, niedaleko stąd. A na południu znajduje się przełęcz do Warantu. Jeśli nie będziemy ostrożni, wkrótce zabiją nas orkowie. Cóż, albo zniewolą asasyni. Witaj w naszej bezpiecznej przystani. W dole, w dziurze. Martwi cię coś? Niedawno widzieliśmy grupę orków na zniszczonej farmie na wschodzie. To niebezpiecznie blisko nas. Ktoś musi zabić ich przywódcę, zanim znajdą naszą kryjówkę. No to się możemy zająć tym. Ty tu rządzisz? Mogę ci powiedzieć, kto jest naszym przywódcą. Ale potem będę musiał cię zabić. Nikt z zewnątrz nie może się dowiedzieć, kto jest naszym szefem. To zbyt niebezpieczne. Zajmę się orkami ze zniszczonej farmy. To dobrze, ale uważaj, nie daj się wciągnąć w pułapkę. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ty masz jakiś badziew, którego nie potrzebuję. Dobra, to chyba lecimy to zrobić od razu, póki pamiętam. I wypadałoby w to żyćko dać trochę. Nic wielkiego się raczej nie wyda. No tu jest hram Alebeliara, chociaż to nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku. Beliarze. Szkoda trochę, że nie ma. Daj mi moc życiową. No... Cały poziom wrzucimy. Od razu lepiej. No to co? Idziemy na orków? I chyba będzie to wszystko na dzisiaj. Myślę, że w kolejnym odcinku na spokojnie zrobimy wszystkie zadania w Nemorze. Może z wyjątkiem jednego, gdzie musimy pokonać paladyna Renegata. Ale na ogół to raczej wszystko nam się uda. Wy jesteście na biało. Dobra. Wiecie, co ja zawsze lubiłam robić? Lubiłam błyskawice rzucać. Tą taką silniejszą. O właśnie, to przywołanie błyskawicy. Bo to praktycznie zabija każdego na hita, a wtedy rozpoczynamy automatycznie walkę. Tylko gdyby to tak rzucić na fajniejszą osobę, na przykład na tego kapota, to by było dobrze. Także spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, czy to coś da fajnego. Może być ciekawie.
Nie, on to przeżył, czyli musimy znaleźć słabszego trochę przeciwnika. Czyli chyba znerfili tą błyskawicę, bo ja pamiętam, że tak zawsze to rozwiązywałam. Najczęściej jedna osoba wtedy umierała na spokojnie. Dobra, ten jest silniejszy, to rzucimy może na ciebie. Jesteś takim zwykłym zwiadowcą, to nie powinien być problem. Tak jest. Dobra. No, miałam powiedzieć, że dostanę w głowę za chwilę. Ała! Zatrzymaj się, Mora! Dobra. Kolejny pokonany. Dobra, bo was tu jest trochę za dużo. Siedem. Okej, zdążyłam. Okej. Nic nie widzę. O, witam. Ała! Jezu! Co się dzieje? Chyba zbugowałam wszystko i wszystkich. Ty masz kuszę, to będzie bez problemów. No a ty już jesteś ostatni. Okej. Pozamiatane. Wydaje mi się, że możemy też powiedzieć temu Tornowi przy okazji o tym, że się udało tutaj pozbyć tych ludzi. Znaczy orków. Dobra, tu był ten kapot załatwiony. Tutaj jakiś bełcik, nie bełcik. Dobra, okej. Ja bym tylko zerkła, czy tutaj nie ma gdzieś jakiejś paczki z bronią, bo mi brakuje naprawdę jednej. Może gdzieś tu leży. Wiem, gdzie może być. Będzie w Trellis. Ale zanim pójdę do Trellis po to, to tak, zerkniemy tutaj, czy temu druidowi mogę powiedzieć, że tutaj nie żyje gościu. To po pierwsze. Po drugie, właśnie się tepniemy do Trellis, sprawdzić tą jedną paczkę z bronią. I po trzecie pójdziemy oddać zadanie w Nemorze i skończymy dzisiejszy odcinek. Bo już powinniśmy to na spokojnie mieć załatwione. I będzie świetnie. Czemu tutaj już się zrespił jakiś zębacz? Trochę za szybko gro respicie mi tych przeciwników. Uważam, że na tym balansie to respienie powinno być totalnie wyłączone. Moim zdaniem. No, nie wierzę, że nawet jakaś roślina tu rośnie. I to nie jedna. Co ciekawe. No, niemożliwe to jest. Czy ty będziesz zadowolony ze mnie? Nie, ciebie to w ogóle nie obchodzi. Dobra, to do Trellis. Weźmiemy sobie to, co trzeba. Uważaj na siebie. Sprawiaj już. Wy nie mówicie, że ja kogoś zabiłam, czy coś? Nie? Tutaj byłyby chyba paczki z bronią na górze. Coś takiego pamiętam, że tutaj jakaś paczka leżała. Albo w monterze? Kurde, niemożliwe. Naprawdę? Będę biegać, aż nie znajdę. Na 1000% jakaś paczka z bronią tu się znajduje, w tym miejscu.
Wolałbym raczej jakiś porządny kawałek. Jak nie, to się tepniemy do Montery. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. To jest paczka z bronią. Dziękuję serdecznie. No tam chyba było 5 tych paczek. Nie do Trellis, bo jesteśmy w Trellis, tylko do Nemory. Nawet nikt się mnie nie czepnął o zabijanie tych ludzi. To aż dziwne. Chyba nie chcę tego słyszeć. Cześć przyjacielu. Przywódca orków ze zniszczonej farmy nie żyje. Dobrze. Byli zbyt blisko naszej kryjówki. Oto twoje złoto. Więc jesteś tu szefem, tak? Nie, przykro mi. Szukaj dalej. No i dobra, moi drodzy, szukamy przywódcy. To nie będzie trudne. Zresztą nie trudno się później w pewnym momencie domyślić, kto nim jest. Ja już na dzisiaj wam, moi kochani, dziękuję za oglądanie tego filmu. Słyszymy się w kolejnym, gdzie no myślę, że dokończymy Nemorę. Tak myślę, z wyjątkiem tego pójścia na przełęcz, bo to będzie rzecz chyba, którą będę chciała zrobić troszeczkę później. I co? Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i co? I miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.